Oceniam go bardzo wysoko, bo widać wyraźnie, że jest to człowiek, który jest bardzo mocny intelektualnie. Jest dobrze wykształcony wojskowym. Tak to oceniam. I dlatego też, zanim kogokolwiek zlekceważymy, patrzmy, kto jest po drugiej stronie. Gerasimow na pewno jest u nich bardzo mocną postacią. Szojgu natomiast to jest bałaganiarz, który w zasadzie nigdy nie był wojskowym. To jest polityk, który tylko bałagan prowadzi na froncie i dlatego został odsunięty od dowodzenia. I na szczęście dla Ukraiń, dla Rosjan, dla nieszczęście dla Ukraińców. Niektórzy mówią, że Surowkin został zdegradowany. Takie hasła w mediach się pojawiały. Nie. Surowkin dowodził na kierunku wschodnim. To jest kierunek operacyjny. A Gerasimow został dowódcą strategicznym, który dowodzi wojskami rosyjskimi, począwszy od granicy z Polską, przez te 1200 km aż do Chersonia. I on na każdym kierunku ma innego dowódcę.